13 listopada wspominamy błogosławionego Wincentego Eugeniusza Bosiłkowa, biskupa i męczennika. Wincenty urodził się 16 listopada 1900 roku w Belene w Bułgarii w rodzinie chłopskiej, głęboko przywiązanej do wiary katolickiej. W wieku 11 lat został wysłany do internatu w Oreszu, prowadzonego przez pasjonistów. Następnie trafił do niższego seminarium w Rusę, a potem do szkoły średniej w Kortrijk w Belgii. W roku 1919 w Ere wstąpił do nowicjatu pasjonistów i przyjął imię Eugeniusza od Najświętszego Serca Jezusa. Po ukończeniu studiów teologicznych w 1925 roku przyjął święcenia kapłańskie i wyjechał na dalsze studia do Rzymu. W 1931 roku uzyskał doktorat w Papieskim Instytucie Studiów Wschodnich. Po powrocie do Bułgarii przez 2 lata był proboszczem katedry w Rusie i sekretarzem biskupa. Od 1934 roku pracował jako proboszcz w bardarskim Geranie. Swoją pracę duszpasterską kontynuował w trakcie i po zakończeniu II wojny światowej, gdy do władzy doszli komuniści. Katechizował wytrwale dzieci, młodzież i dorosłych, wybudował nowy kościół, dom parafialny, zorganizował szkołę języków obcych i boisko sportowe. W okresie II wojny światowej, gdy Bułgaria opowiedziała się po stronie III Rzeszy, udzielał schronienia i pomocy kilku tysiącom prześladowanych Żydów. Kiedy w 1946 roku zmarł dotychczasowy biskup diecezji, Eugeniusz został wikariuszem apostolskim, a rok później biskupem Nikopolii. Swoje obowiązki podejmował z wielkim zapałem i gorliwością. Popierał szeroko zakrojone misje ludowe, aby przeciwstawić się propagandzie antyreligijnej. Stawał w obronie krzywdzonych przez WHC. Kiedy wzmogła się wrogość reżimu wobec Kościoła, biskup Bosiłkow pozostał przy powierzonym sobie ludzie, świadom ryzyka utraty życia. Został aresztowany 16 lipca 1952 roku podczas wypoczynku pod Sofią. Oprócz niego aresztowano około 40 kapłanów wiernych stolicy apostolskiej. Uwięzienie biskupa zostało jednak otoczone tajemnicą. Dopiero 2 września gazety opublikowały o tym informację i przedstawiły zarzuty utworzenia przez Bosiłkowa wywrotowej organizacji katolickiej. Dowodem były 2 pistolety zarekwirowane z wystawy w katolickiej szkole. Poddawano go wielogodzinnym torturom i długotrwałym przesłuchaniom. Urządzono pokazowy proces, który trwał od 20 września do 3 października 1952 roku i zakończył się wydaniem wcześniej ustalonego wyroku śmierci. Ujawniona po obaleniu komunizmu treść wyroku brzmiała: na mocy artykułów 70 i 83 kodeksu karnego sąd skazuje oskarżonego Eugenija Bosiłkowa na śmierć przez rozstrzelanie, a wszystkie jego przedmioty na skonfiskowanie. Doktor Eugenij Bosiłkow, biskup katolicki, ukończył studia religijne we Włoszech i był szkolony przez Watykan na działalność kontrrewolucyjną i szpiegowską. Jest jednym z dyrektorów konspiracyjnej organizacji katolickiej. Był w kontakcie z dyplomatami z krajów imperialistycznych i przekazywał im informacje o charakterze poufnym. Oskarżony zwołuje diecezjalne rady, w których zapadają decyzje mające na celu zwalczanie komunizmu poprzez religijne konferencje, które odbywają się w Bułgarii pod pozorem prowadzenia działalności zwanej jako misje. Odwołanie wyroku nie jest możliwe. Kilka tygodni później, 11 listopada 1952 roku o godzinie 23:30 został rozstrzelany w sofijskim więzieniu. Jego ciało wrzucono razem z innymi zamordowanymi do zbiorowej mogiły. Wraz z nim śmierć ponieśli 3 asumpcjoniści. Data i miejsce śmierci Bosiłkowa zostały ujawnione dopiero w 1975 roku, po tym jak szef bułgarskiego MSZ został osobiście poproszony o te dane przez Pawła VI w czasie wizyty w Watykanie. Wcześniej, bo już 15 grudnia 1952 roku, papież Pius XII wspomniał biskupa i jego męczeńską śmierć w swojej encyklice zatytułowanej Orientales Ecclesias, dotyczącej sytuacji kościołów w krajach Europy Wschodniej, a zwłaszcza w Bułgarii. Proces beatyfikacyjny Wincentego Eugeniusza Bosiłkowa rozpoczęto w 1985 roku.
Po 7 latach został on zamknięty. W 1994 roku w obecności świętego Jana Pawła II promulgowano dekret dotyczący męczeństwa bułgarskiego biskupa. Beatyfikacja odbyła się 15 marca 1998 roku w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie. Święty Jan Paweł II powiedział wówczas m.in.: ten biskup i męczennik, który przez całe życie starał się być wiernym obrazem dobrego pasterza, stał się nim szczególnie w chwili śmierci, kiedy to zmieszał swoją własną krew z krwią baranka wylaną za zbawienie świata. Jakże wielką otuchą napawa on tych, którzy i dzisiaj doświadczają niesprawiedliwości i są prześladowani za swą wiarę. W 1999 roku bułgarski Sąd Najwyższy dokonał rehabilitacji biskupa Posiłkowa. Na mocy rozporządzenia sądu w więzieniu, w którym zmarł, zamontowano tablicę upamiętniającą jego męczeństwo. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika Wincentego Eugeniusza, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe,